Telefon z 2015 roku ze świetnym ekranem i aparatem, smartfon, którego można używać jak peceta, zainstalować na nim prawdziwego Windowsa 10 oraz 11, smartfon, z którego można było wyjąć baterię, a także smartfon ze zbyt gorącym procesorem oraz Windows 10 Mobile, który wypadł z nomen omen okna i rozwalił sobie ten głupi ryj. I o tym wszystkim będzie dzisiejszy film, zapraszam. Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla, witam was w moim kąciku zainteresowań, kurde. A do stołu podałem Lumię 950 XL Dual SIM, którą dobre 2 lata temu przysłał mi widz Spy, oraz zmieniającą Lumię w peceta stację dokującą, którą kupiłem ostatnio w stanie nowym na Allegro lokalnie za 90 zł, co uważam za niezłą okazję. Spy, dziękóweczka za ten artefakt z 2015 roku i przepraszam, że kisiłem ten telefon przez tak długi czas. W ogóle to jestem z tym filmem spóźniony o ładnych kilka lat i mam tego świadomość, ale może to daje możliwość spojrzenia na rzecz z odpowiednio odległej i szerszej perspektywy. Zanim zaczniemy, na temat Lumii zrobiłem już kilka filmów, na przykład na Lumii 640 XL zainstalowałem 32-bitowego Windowsa 10 i uruchomiłem Vice City, z czym pomógł mi Oliwier. Lumię 635 zmusiłem do aktualizacji z Windows Phone 8.1 do Windowsa 10 Mobile, a gościnnie wystąpił WPM. Lumię 610 zmieliłem w ręcznej maszynce do mielenia mięsa, a na jednym ze streamów instalowaliśmy Windowsa 10 na tej Lumii 950 XL i graliśmy w IC Tower. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Lumiach oraz o mojej z nimi przygodzie, zajrzyjcie do tamtych filmów, linki w opisie. Lumia 950 XL może z wyglądu przypominać Lumię 640 XL. Jest równie plastikowa, ma podobnie płaskie, zaokrąglone w narożnikach brzegi i wyspę aparatu. U dołu umieszczono złącze USB-C, u góry złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm, a z boku przyciski włączania, głośności i dwustopniowy spust aparatu. Ekran typu AMOLED ma rozmiar 5,7 cala, rozdzielczość 2560×1440 pikseli i szkło Gorilla Glass 4. Jakość ekranu, odwzorowanie kolorów, głęboka czerni i upakowanie pikseli były mocną stroną tego telefonu, podobnie jak aparat o rozdzielczości 20 megapikseli, o czym szerzej za chwilę. Przedni aparat ma z kolei rozdzielczość 5 megapikseli, a obok jest skaner tęczówki oka. Lumia 950 XL jest urządzeniem jeszcze wyposażonym w klapkę, umożliwia to wymianę baterii, co jest pożądaną opcją, przynajmniej dla mnie. Mniej pożądana przez ogół użytkowników była podatność telefonu na skrzypienie i ogólna plastikowość urządzenia, która nie przystoi flagowemu produktowi, którym ten telefon był. Na klapce wewnątrz znajduje się antena NFC oraz okalająca otwór aparatu antena, prawdopodobnie sieci komórkowej. Bateria, trudna do wyjęcia przy użyciu wyłącznie rąk, ma pojemność 3340 mAh, choć producent dał sobie pewien margines błędu, nadrukowując informację o minimalnej pojemności wynoszącej 3270 mAh. Bateria, pomimo że siedzi sztywno na swoim miejscu, potrafi się rozłączyć, kiedy urządzenie zostanie uderzone lub mocniej potrząśnięte, i to jest jedna z wad wyjmowalnej baterii. Pod klapką znajdziemy głośnik, slot kart pamięci microSD oraz 2 sloty na kartę SIM. Procesor zastosowany w urządzeniu to Snapdragon 810 z 4 rdzeniami Cortex A57 o prędkości do 2 GHz, zaprojektowanymi z myślą o wysokiej wydajności, oraz 4 rdzeniami Cortex A53 o prędkości do 1,5 GHz, zaprojektowanymi z myślą o oszczędzaniu energii. Za przełączanie rdzeni odpowiedzialna jest technologia Big Little zawarta w Snapdragonie. Mogą pracować tylko rdzenie wydajne, tylko rdzenie oszczędne lub wszystkie naraz. Snapdragon 810 dał się poznać jako procesor gorący. Tak jak pod Windowsem 10 Mobile telefon jest znacząco, ale akceptowalnie ciepły, tak pod desktopowym Windowsem 10 i 11 telefon zamienia się w grudę świeżo zastygłej lawy. Podobnie jest podczas procesu ładowania pod dowolnym już systemem. W Lumii 950 XL zastosowano nawet zawierającego ciecz heat pipe'a do odprowadzenia ciepła. Dlatego można w internecie natknąć się na informacje o chłodzeniu cieczą obecnym w tym telefonie. Lumię 950 XL wyposażono w 3 GB RAMu, pamięć wewnętrzna eMMC 5.0 wynosi 32 GB, a w slocie umieścimy kartę SD o pojemności do 200 GB. Funkcje łączności to LTE, Wi-Fi 2,5 oraz 5 GHz, Bluetooth 4.1, NFC i na deser ładowanie indukcyjne. Telefon ma wymiary 100 51,9 na 78,4 na 8,1 mm. Waży według producenta 165 g, a według mojej wagi 164 g. USB-C tego telefonu obsługuje szybkie ładowanie Power Delivery oraz DisplayPort. W trybie DisplayPort dostępne jest również USB 2.0, z czego korzysta stacja dokująca. Telefon może być zarówno hostem, do którego podłączymy myszy, klawiatury, pendrive'y i inne USB, ale także klientem, udostępniając innym komputerom funkcję przesyłania plików. USB-C powinno również posłużyć jako złącze słuchawkowe z odpowiednią przejściówką, jednak u mnie to nie zadziałało. Dla porównania telefon z Androidem nie miał z tym problemu. Po zainstalowaniu Windowsa 10 Mobile na świeżo pobrało się kilka aktualizacji. Ostatnia datowana jest na 2020 rok, choć oficjalnie od grudnia 2019 roku Windows 10 Mobile jest niewspierany. Z telefonu można korzystać podczas pobierania i wstępnej instalacji aktualizacji, ale po resecie następują kolejne dwa długie etapy instalacji, podczas których urządzenie jest nieużywalne. Proces pobierania i aktualizowania, i chciałoby się tutaj złośliwie powiedzieć, że no standard jak dla Microsoftu, trwał kilka godzin. W praktyce musiałem Lumię odłożyć na większość dnia. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem kafelki na głównym ekranie Windowsa Phone, jeszcze wtedy, czy później Windowsa Mobile, to pomysł ten wydawał mi się bardzo daleki i różny od choćby Androida, którego wtedy najlepiej znałem. Myślę jednak, że byłem po prostu uprzedzony do Windowsa na telefonie tak w ogóle. Dzisiaj Windows Mobile wydaje mi się dość intuicyjny. Przeciągając od góry otworzymy powiadomienia i panel skrótów, przeciągając w prawo alfabetyczną listę aplikacji, przyciski u dołu mają podobne Androidowi funkcje. Wstecz przenosi do poprzedniego ekranu, przytrzymany wyświetla wszystkie ostatnio używane aplikacje, Windows tapnięty raz powraca do ekranu kafelków, a przytrzymany włącza tryb obsługi jedną ręką, wtedy interfejs wyświetlany jest na połowie ekranu, co ułatwia sięgnięcie kciukiem do np. górnej belki. Lupa uruchamia wyszukiwarkę, z jej poziomu wyszukamy zainstalowane aplikacje lub treści z internetu. Dzisiaj też same kafelki podobają mi się bardziej niż przy pierwszym kontakcie, choć rzuca się w oczy, że niemal połowa z nich to treści, których nie zamawialiśmy. Microsoft uszczęśliwia nas nieco na siłę TVN-em, Skype'em, z którego osobiście korzystałem ostatnio jakoś w 2012 roku, czy oczywiście artykułami o dyskusyjnej jakości, głównie ze szmatławców uprawiających sensacyjne grafomaństwo. Trudno dziś o dobrą prasę, szczególnie w kafelku aplikacji Microsoft News. Kliknięcie w ten kafelek przenosi nas do samej aplikacji, która proponuje wyświetlanie powiadomień, jeszcze czego, i oferuje przeglądarkę newsów oraz zarządzanie nimi. W tło kafelków oraz listy aplikacji można ustawić dowolny obrazek. Kafelki możemy dodawać i usuwać, przemieszczać je oraz zmieniać ich rozmiar oraz grupować i rozgrupowywać. Ustawienia przypominają wizualnie te z Windowsów desktopowych i opcji jest tutaj naprawdę bardzo dużo, choć moim zdaniem nie są intuicyjnie rozłożone. Jednak w desktopowym Windowsie też nie są intuicyjnie rozłożone, więc wychodzi na to samo. Głośność z kolei rozdzielono na dwa paski, osobno dzwonka i powiadomień oraz multimediów i aplikacji. Preinstalowane aplikacje pakietu Office działają różnie. Word, PowerPoint i Excel działają poprawnie, natomiast OneNote nie pozwala niczego zapisać, wykrzacza się przy próbie uzyskania dostępu do dysku chmurowego OneDrive. Sam OneDrive natomiast działa. Łączy się poprawnie z kontem użytkownika i można zapisywać oraz pobierać pliki. Do sklepu z aplikacjami Microsoft Store udało się zalogować. Dostępne było kilka aktualizacji, które zainstalowały się podejrzanie szybko, prawdopodobnie nic się tak naprawdę nie zainstalowało. W sklepie Microsoft jest już biednie, nie znalazłem na przykład aplikacji YouTube. Z kolei alternatywne aplikacje do oglądania YouTube'a nie dawały się pobrać lub uruchomić. Z innej beczki aplikacja Netflixa też wyrzuca błąd połączenia z serwerami. Więcej tych aplikacji nie próbowałem wyszukiwać. Sklep w proponowanych i możliwych do pobrania ma łącznie 25 aplikacji na Lumie 950 XL. Są to jakieś niedobitki, w większości proste gierki, ale jest też emulator DOS-a i słownik. Inne aplikacje możemy spróbować wyszukać, ale w sklepie Microsoft panuje okropny bałagan, gdyż ten wyświetla wyniki dla wszystkich platform, w tym PC. Nawet wybierając opcję tylko mobile, otrzymamy wyniki z niezgodnymi aplikacjami. Tu dobrze widać, o czym mówię, dwie wersje gry Asphalt 8 obok siebie. Asphalt 8 pobrał się ze sklepu, ale okazało się, że nie może zassać dodatkowych plików. Natomiast Need for Speed, coś tam, a dajcie spokój, już nawet gry na PSP wyglądały lepiej. Grywalność też taka sobie, kosztuje, za to można kupić sobie wirtualnego pieniążka i to zdaje się nadal działać. Nie za dobrze grało mi się za to w podróbę Minecrafta z koszmarnym sterowaniem. W skrócie, nie znalazłem w sklepie nic ciekawego. Trochę lepiej wypada wbudowana przeglądarka Edge, która potrafi uruchomić YouTube'a w wersji mobilnej. Filmy odtwarzają się bez problemów w 1080p i 60 klatkach, klatki nie są też gubione. Da się przeglądać duże portale, nadal w wersjach mobilnych, Facebooka, WP, Onet i podobne. Nie udało się natomiast załadować strony wykopu, podobnie jak nie uruchomiła się przeglądarkowa wersja Discorda. Mapy działają i lokalizują. Niektóre dane są natomiast aktualne, inne nie. Aplikacja Gadżety pełni funkcję katalogu urządzeń wcześniej używanych z telefonem. Po odłączeniu gadżetów wyświetlany jest czas i ostatnia lokalizacja ich użycia, co może pomóc w odnalezieniu zagubionego gadżetu. Kalendarz Outlook jest naprawdę fajnie zaprojektowanym kalendarzem. Używałbym. Nadal można go zsynchronizować z chmurą, umożliwia też pobranie innej aplikacji Microsoft To Do. Aplikacja ta działa poprawnie, a nie znalazłem jej wcześniej w sklepie. Lumia Highlights już nie działa, ale zdaje się, że aplikacja ta dostarczała wiadomości dotyczące telefonów Lumia. W Lumia Offers z kolei oferowano zniżki użytkownikom Lumii. Super, że potrzebne były osobne aplikacje do każdego z tych zadań. Lumia Kreatywne Studio to edytor zdjęć, a przeglądarka obiektów 3D nie działa. Jest to jedynie skrót do opcji pobrania tej aplikacji na telefon. Próba pobrania przenosi do sklepu, sklep twierdzi, że aplikacja jest zainstalowana i można ją uruchomić, kliknięcie uruchom przenosi do opcji pobrania i tak w kółko. Dzisiaj więc korzystanie z Windows 10 Mobile będzie ograniczające. Lumia 950 XL z Windowsem 10 Mobile jest więc już wyłącznie zabytkiem i ciekawostką. Można z niej zadzwonić, użyć aparatu i odpalić YouTube'a, ale kiedyś i ta ostatnia możliwość wygaśnie. Edge jest z każdym dniem starszy. Pozostałe w systemie i w sklepie aplikacje to z kolei w większości totalny, zamiatany z tira śmietnik. No tu już w zasadzie nie ma co zbierać. Aparat fotograficzny jest jedną z najbardziej wyróżniających się cech Lumii 950 XL. Wyposażony jest w LED doświetlający, optykę Zeiss, optyczną stabilizację obrazu oraz opracowaną przez Nokię technologię PureView, czyli w uproszczeniu nadpróbkowanie pikseli, gdzie oprogramowanie łączyło dane z sąsiadujących pikseli w jeden superpiksel, co miało znacząco poprawiać jakość i szczegółowość zdjęć. Aparat ten, jak wspomniałem, ma rozdzielczość 20 megapikseli. Aplikacja aparatu umożliwia wykonywanie zdjęć w kilku trybach. Jest to po prostu zdjęcie z rozdzielczością 16 megapikseli, dwa zdjęcia jednocześnie, czyli JPG w rozdzielczości 8 megapikseli oraz DNG w rozdzielczości 16 megapikseli, przy czym DNG to rodzaj surowego pliku obrazu, będący zapisem nieprzetworzonych, niepoddanych ulepszeniom i kompresji danych z matrycy. Wyświetlany w podglądzie telefonu oraz eksploratorze plików Windowsa rozmiar 800×448 pikseli jest błędny i nie wiem, z czego to wynika. Fotopea prawidłowo przetworzyła wielkość tego obrazka. W aplikacji aparatu znajdziemy również możliwość utworzenia panoramy w maksymalnej rozdzielczości 9600×1634 piksele. Przetwarzanie panoramy można zakończyć w dowolnym momencie, wtedy plik będzie po prostu mniej szeroki. Działa to naprawdę bardzo fajnie, ale nie możemy za bardzo gibać telefonem w pionie, ponieważ powstają wtedy czarne artefakty na obrazku. Ostatnim z trybów jest seria zdjęć z czasomierzem. W ten sposób możemy stworzyć film poklatkowy. Wideo nagramy w rozdzielczości od 720p i 24 klatek przez 1080p w 60 klatkach, aż po 4K w 30 klatkach. Plik w 4K i 30 klatkach ma bitrate 52 megabitów na sekundę i wygląda naprawdę bardzo dobrze. W tym nagraniu włączona była stabilizacja optyczna, która również działa naprawdę zadowalająco. Jedyne co zawodzi to jakość dźwięku, ale może być to efekt zabrudzenia mikrofonu. Podczas wykonywania zdjęć i nagrywania wideo do dyspozycji mamy ustawienia ISO, szybkości migawki, balansu bieli, jasności czy użycia LEDów doświetlających. Ustawienia te wybieramy z belki, a regulujemy mało wygodnym kołem. Wspomniany skaner tęczówki działa naprawdę świetnie z funkcją Windows Hello, obecną zresztą również na dużych wersjach Windowsa. Odblokowywanie możliwe jest w całkowicie ciemnym otoczeniu dzięki diodzie doświetlającej na podczerwono. Osobna kamera podczerwieni identyfikuje użytkownika poprzez skan tęczówki oka. Świecenie na czerwono w zakresie widzialnym jest sygnałem dla użytkownika, że odbywa się skan, a dane dotyczące skanów tęczówki są szyfrowane przy pomocy modułu TPM. Możemy dodawać kolejne skany tęczówki, co ma zwiększać precyzję rozpoznawania. Jak na wersję beta, którą ta funkcja jest oznaczona i z której funkcja ta jak widać nigdy nie wyszła, to działa działa to po prostu rewelacyjnie. Widz brązowa umywalka na jednym ze streamów podsunął mi alternatywny sklep z aplikacjami na Windows Mobile. Instalacja jest prosta, ale trzeba najpierw zaktualizować Windowsa 10 Mobile do najnowszej wersji. Pod adresem zellasoft.org/installstore znajdziemy wybierałkę wersji oraz wielki guzior sideload, który w domyśle otwiera link do aplikacji Zella Store w Windowsowym instalatorze aplikacji. Na dole strony umieszczono sekcję rozwiązywania problemów. Jest tu skrót do miejsca w ustawieniach telefonu, gdzie włączymy możliwość instalowania aplikacji z zewnętrznych źródeł, pobierzemy stąd certyfikat do zainstalowania w telefonie, składnik systemowy Microsoft VC-Lib oraz alternatywny instalator aplikacji. Instalacja wszystkiego po kolei pozwoli wreszcie uruchomić Zella Store, w którym wieje aktualnie starymi skarpetami. Większość widocznych na liście aplikacji nie da się nawet pobrać. Widzisz Among Us? Zapomnij o tym. Właściwie to nic poza apką, która wymaga logowania, a i tak nie wiem do czego służy, nie udało mi się stąd zainstalować. Przełączanie kategorii również nie wyświetla nowych propozycji. W skrócie, martwa rzecz, ale świadczy o tym, że społeczność próbowała utrzymać ten system przy życiu. Kolejną niezwykle ciekawą funkcją Lumii 950 XL z Windowsem 10 Mobile było Continuum. W skrócie można było zamienić telefon w coś na wzór komputera stacjonarnego. Nie był do tego nawet potrzebny dock HD500, choć ten znacznie ułatwiał sprawę. Najprościej było połączyć telefon z kompatybilnym wyświetlaczem za pomocą kabla USB-C. Można było również łączyć się do wyświetlaczy obsługujących funkcję Miracast. Zestaw można było uzupełnić myszą i klawiaturą Bluetooth, a wtedy zyskiwaliśmy bardzo podobne funkcje co z dedykowanym dockiem. Display Dock to małe, ale zaskakująco ciężkie i rewelacyjnie wykonane urządzenie. Korpus to aluminium, u góry plastik z wyżłobionym logo okna, a pod spodem miękka guma z nadrukowanymi oznaczeniami. Z jednej strony kablem USB-C do USB-C podłączamy Lumię, dioda nad złączem wskazuje stan urządzenia. Z drugiej strony podłączamy ładowarkę USB-C i mamy dostęp do złącza HDMI, złącza DisplayPort oraz trzech złącz USB 2.0. Przesyłanie obrazu i korzystanie z USB jest możliwe dzięki temu, że USB-C udostępnia DisplayPort i USB 2.0 jednocześnie. Dołączona do zestawu ładowarka oraz kabel USB-C są naprawdę świetnej jakości. Pod gumą ukryto śruby, których wykręcenie ujawni wnętrze. Display Docka zbudowano na dwóch płytkach PCB zlutowanych ze sobą na aluminiowym rdzeniu. Wszystko zamknięto w solidnej, trzyczęściowej metalowej obudowie. Po uruchomieniu trybu Continuum na ekranie telefonu będziemy widzieć to co zwykle. Ewentualnie możemy uruchomić touchpad, wtedy ekran telefonu stanie się płytką dotykową dla Continuum. Będzie też możliwość użycia klawiatury ekranowej i zmiany ustawień takich jak skalowanie interfejsu. Na drugim ekranie z kolei zobaczymy pulpit bardzo przypominający ten znany z desktopowej wersji Windowsa. Z tą różnicą, że na tym pulpicie nie można umieścić żadnych skrótów ani folderów. U dołu pojawia się pasek zadań. Dostępne z lewej strony menu Start przenosi kafelki oraz listę aplikacji z telefonu w tym samym co na telefonie ułożeniu. Nie wszystkie aplikacje da się uruchomić w Continuum, będą one wyszarzone na ekranie tegoż. Próba ich uruchomienia wywoła komunikat o wytężonej pracy Microsoftu nad dodaniem obsługi większej liczby aplikacji oraz, że można tą aplikację uruchomić na ekranie telefonu. Wszystkie otwierane w Continuum aplikacje działają w trybie pełnoekranowym. Nie ma możliwości otworzyć wielu okien na jednym ekranie. Dla przykładu tak wygląda aplikacja wiadomości, tak zdjęcia, a tak ustawienia. Najeżdżając myszą na prawy narożnik przywołamy ikony zamknij i minimalizuj. Ikony otwieranych aplikacji układają się na pasku obok siebie, ale nie można ich do tego paska przypiąć. W ogóle na elementach interfejsu Windowsa nie działa prawoklik myszy. Prawoklik działa natomiast w niektórych aplikacjach w Wordzie czy PowerPoincie. W eksploratorze plików nie działa zaznaczanie wielu obiektów, nie ma więc sposobu na szybkie skopiowanie kilku wybranych plików choćby na pendrive. Najwygodniej jest kopiować od razu cały folder. W przeciwnym wypadku musimy dla każdego pliku prawo kliknąć, wybrać kopiuj do, przejść całą ścieżkę do folderu docelowego i na koniec zatwierdzić. No co za głupota. Poza tym na pasku zadań znalazł się przycisk wstecz, wyszukiwarka i widok wszystkich uruchomionych aplikacji. Z prawej umieszczono panel powiadomień i skrótów i działa to identycznie jak w samym telefonie. Najeżdżając myszą na górną krawędź ekranu przywołamy belkę z informacjami o sygnale sieci komórkowej, Wi-Fi, aktualnej godzinie i stanie baterii. Powinna się ona chyba po jakimś czasie chować, ale po pierwszym wywołaniu gliczuje się i już nie znika z ekranu. Czasem za to staje się przezroczysta, ale informacje zostają lub znika zupełnie i nie pojawia się aż aż do następnego uruchomienia Continuum. W trybie Continuum przeglądarka Edge próbuje otwierać desktopowe wersje stron, na co jest po prostu zbyt stara, a to uniemożliwia otwarcie znacznej liczby stron, w tym YouTube'a. Ustawienia przeglądarki nie zawierają stosownej opcji włączenia trybu mobilnego. Również próba dopisania literki M przed wywoływanym adresem nie zmienia sytuacji. Ustawienia przeglądarki są tak w ogóle bardzo skromne. Podczas bezczynności telefon zablokuje się i będzie można odblokować go z pozycji Continuum. Nie ma natomiast opcji uruchom ponownie ani wyłącz. Dość głęboko zakopane w aplikacji Continuum na telefonie jest ustawienie, które pozwala wyłączyć desktopowy pulpit na drugim ekranie i zdublować ekran telefonu. Dużą ciekawostką dla mnie było, że oprogramowanie układowe docka można zaktualizować za pomocą telefonu. Do portów USB docka podłączyłem urządzenia HID oraz pendrive'y i dyski USB. Te były rozpoznawane przez mobilnego Windowsa. Telefon nie rozpoznał natomiast karty Ethernet USB, czytnika IRDA, dongli Bluetooth oraz Wi-Fi. Dock może być użyty z innymi urządzeniami obsługującymi port USB-C. Podłączony do urządzeń nieobsługujących DisplayPortu na USB-C nadal może być dla nich hubem USB. Microsoft pracuje nad Windowsem na procesory ARM. Dość dużym efektem tych prac są ostatnio zaprezentowane laptopy różnych producentów z Windowsem pracującym właśnie na procesorze ARM, no i tym nieszczęsnym copilotem, który wywołał tyle kontrowersji. Staraniem hobbystów można te Windowsy zainstalować również na telefonach, na przykład OnePlusie 6T. My jednak sięgniemy po starszy, dedykowany bezpośrednio Lumii 950 i 950 XL projekt. Nazywa się on niezbyt ambitnie, ale wszystko mówiąco Lumia Windows on ARM. Żeby to wszystko uprościć, będę mówił Lumia WoA. Na stronie projektu znajdziemy całe potrzebne oprogramowanie lub odnośniki do niego, a także wszelkie inne potrzebne instrukcje i informacje. Omówione również zostały funkcje wprowadzone do Windowsa po to, żeby łatwiej było go obsługiwać na telefonie. Przyjrzymy się temu już po instalacji. Niektórzy mogą pamiętać, że już kiedyś instalowałem Windowsa ARM na podobnym telefonie. Wtedy jednak była to stara 32-bitowa wersja Windowsa 10, ponieważ tamten telefon Lumia 640 XL nie pozwalał na więcej. Na Lumii 950 XL możemy wybierać z pomiędzy różnych wersji Windowsa 10 oraz Windowsa 11 oraz są to systemy 64-bitowe. Używać też będziemy innego programu instalującego. Wcześniej był to skrypt konsoli Windows, teraz mamy graficzny interfejs, a program zrobi prawie wszystko za nas. A więc do dzieła. Windows 10 i 11 mają wbudowane sterowniki dla Lumii. Gdyby jednak w systemie brakowało tych sterowników, to instalują się razem z programem Windows Device Recovery Tool. Służył do pobierania i przywracania oprogramowania telefonu. W sieci nadal znajdują się archiwa oprogramowania dla Lumii, a pobierzemy je i zainstalujemy programem WP Internals. WP Internals użyjemy również do odblokowania bootloadera. Na domyślnej karcie program wyświetla informacje o podłączonym telefonie. W zakładce Unlock Bootloader klikam potwierdzenie, aby przełączyć telefon w tryb flashowania. Tutaj trzeba dodać pliki oryginalnego oprogramowania telefonu. Jeśli ich nie mamy, można je pobrać z zakładki Download tego samego programu. W polu wyszukiwania automatycznie znajdą się identyfikatory podłączonego telefonu. Kliknięcie w Szukaj wyszuka pliki oprogramowania, a kliknięcie w Pobierz wszystkie pobierze wszystkie. Zaopatrzeni w pliki są tu możemy wrócić na kartę odblokowania bootloadera, wskazać lokalizację pobranego oprogramowania i kliknąć Unlock. WP Internals kilkakrotnie przełączy telefon w tryb flashowania oraz pamięci masowej, wykonując potrzebne operacje. W trakcie trzeba będzie raz ręcznie włączyć telefon, aby wyjść z trybu pamięci masowej. Program nie może tego zrobić automatycznie. Kolejnym krokiem jest przyznanie uprawnień roota, co robimy stosowną funkcją programu WP Internals. Po tych czynnościach z sekcji Manual wybieramy Switch to Mass Mode. W trybie pamięci masowej mamy dostęp do całej pamięci urządzenia. W menadżerze dysków zauważyć możemy, że pamięć podzielona jest na wiele partycji. Nas najbardziej interesuje dostęp do partycji Main OS, gdzie znajdują się pliki Windowsa. Jest to moment, w którym uruchomić musimy WoA Deployer. Istnieją dwie jego wersje. Starsza, dostępna na stronie projektu oraz nowsza, nosząca nazwę Deployer 3, która przy okazji nie mieści się na ekranie przy skalowaniu 120%. Dla porządku użyję wersji proponowanej na stronie Lumia WoA, czyli starszej. W konsekwencji ostatnią obsługiwaną kompilacją Windowsa 11 do użycia z programem WoA Deployer jest ta o numerze 22621, czyli jeszcze 22H2. Windowsa pobiorę skryptem ze strony uudump.net. Wyszukując wersję 22621, wybierając architekturę ARM64, język polski, wersję Pro, zaznaczając pobierz i przekonwertuj na ISO, a także także zintegruj NetFramework i wreszcie utwórz pakiet pobierający, otrzymamy paczkę zip. W paczce znajduje się skrypt konsoli Windows. Jego uruchomienie jako administrator pobierze pliki i utworzy obraz ISO Windowsa o zadanych wcześniej parametrach. Plik ISO rozpakowujemy lub montujemy w systemie. W wyskakującym oknie WoA Deployera wybieramy obraz Install Vim, znajdujący się w folderze Sources rozpakowanego obrazu ISO Windowsa. Niektóre obrazy mogą zawierać więcej niż jedną wersję do instalacji, u mnie akurat jest jedna. Nie trzeba tego robić, ale ja przechodzę do sekcji Advanced i wybieram Zachowaj Windows 10 Mobile. Dzięki temu uruchomię później Multiboot. Ostatecznie klikam na wielki guzior Deploy. Po chwili poproszeni zostaniemy o włączenie telefonu, na którym pojawi się właśnie zainstalowane menu uruchamiania, z którego wybrać musimy tryb pamięci masowej. Po wykonaniu tej czynności na ekranie telefonu pojawi się potwierdzenie, a WoA Deployer rozpakuje Windowsa na pamięć urządzenia, automatycznie pobierze i zainstaluje sterowniki i w ogóle automatycznie zrobi wszystko to, co poprzednio przy okazji Lumii 640 XL musieliśmy robić ręcznie w konsoli. Kiedy program zakomunikuje zakończenie pracy, pozostaje nam już tylko włączyć telefon, wybrać w menu uruchamiania Windows 10, czyli tak naprawdę Windows 11 i poczekać na dokończenie instalacji Windowsa już w samym telefonie. Ponieważ zachowaliśmy wcześniej Windowsa 10 Mobile, po dokończeniu instalacji Windowsa 11 ARM na telefonie można włączyć Dual Boot. Uprzednio trzeba przełączyć telefon znowu w tryb pamięci masowej i w zakładce Dual Boot WoA Deployera kliknąć Check Status, a następnie włącz Dual Boot. Od tej pory w menu uruchamiania telefonu będziemy mieli dwie opcje: Windows 10 Phone, czyli Windows 10 Mobile, oraz Windows 10, czyli Windows 11 ARM. Już od momentu pojawienia się OOB zadziała dock. Dzięki możliwości podłączenia klawiatury i myszy przedarcie się przez to zakichane OOB będzie łatwiejsze. Z jakiegoś powodu Windows sypał błędem połączenia, pomimo że ping do Google działał poprawnie. Shift i F10 otworzyło wiersz polecenia, a poleceniem OOB/bypass NRO ominąłem wymagania sieciowe. Instalator uruchomił się ponownie i pominął etap wyboru sieci. W zamian zemścił się brakiem obrotu wyświetlania. Pierwsze uruchomienie 11 jest fajne jak pływanie w szambie. Nie chcę Office'a, nie chcę Game Passa, nie chcę tyle klikać w ten szajs. No i do tej pory nie poprawili tego. Upewnij się, że komputer jest włączony i podłączony do zasilania. Nie, kurde, nie jest, wyobrażamy sobie tylko. Podobno dobre rzeczy są warte czekania, tak napisano na ekranie. Ta, no ja już wiem, co mnie tutaj czeka. Zaraz będzie grany Atlas OS, żeby pozbyć się tych dobroci od Microsoftu. Jeśli chodzi o sterowniki, to w Windows 11 na Lumii działa absolutnie wszystko. Wi-Fi, Bluetooth, dźwięk, grafika. Można by złośliwie powiedzieć, że działa absolutnie wszystko poza systemem. Ten jest okrutnie powolny, a wykonanie najprostszych czynności trwa całe wieki. Z pomocą przyjdzie nam, a jakże, zapowiedziany już Atlas OS. Atlas OS to modyfikacja Windowsa uszczuplająca system. Już zrobiłem o tym film, dlatego jeśli chcielibyście przyjrzeć się Atlasowi bliżej, to zapraszam do obejrzenia tamtego odcinka, link w opisie. Uruchomienie instalatora Atlasa jest tutaj możliwe, ponieważ od pewnego czasu Windows ARM ma wbudowaną emulację 32 i 64-bitowych programów z rodziny x86. Playbook Atlasa wymaga aktywowanego Windowsa, ponadto wersja 0.4 obsługuje tylko najnowsze buildy 11. Nie uruchomi się więc na naszej starej jak klapki Mojżesza wersji systemu. Ponieważ, jak mówiłem w filmie o Atlasie, jest to oprogramowanie open source pisane w większości jawnym tekstem, Miłosz, administrator naszego Discorda, w kilka chwil poradził sobie z usunięciem powyższych wymagań z Playbooka. Co prawda instalator krzyczy teraz, że Playbook jest złośliwy, ale i tak pozwala go uruchomić. Tym razem tniemy co się da, wyłączam więc wszystko, łącznie z Windows Defenderem, ale poza Bluetooth to przyda się do obsługi myszy. Instalacja powiodła się, ale z błędami, na przykład nie do końca usunął się OneDrive. Jest to cena za stosowanie niezgodnych wersji. Za to system stał się znacznie responsywniejszy. Teraz da się używać choćby eksploratora plików, a jak usłyszę, że to placebo, to zlaczka. Zainstalowałem losowo kilka programów z rodziny x86. Wszystkie one były, jak pamiętamy, emulowane. I tak, Revan Installer działa i spełnia swoje zadanie. Uruchomił się 32-bitowy Fraps, ale zaraz zamknął z komunikatem błędu DirectX. Zadziałał 64-bitowy Discord, choć jego używanie to mordęga, ale udało się połączyć i wysłać screena w wiadomości na jednym z kanałów. Myślę, że dość zabawna była próba odblokowania bootloadera w Lumii 620 przy użyciu WP Internals. Program ten działał całkowicie poprawnie, jednak samego bootloadera nie odblokowałem z powodu błędu. Gdyby jednak rozwiązać problem z plikami, to jak widać widać, dałoby się zhakować Lumię za pomocą Lumii. Firefox działał bez entuzjazmu, ale wczytywał większość stron, na które wchodziłem. Przeglądanie dużych portali będzie próbą cierpliwości. O YouTubie można zapomnieć. Właściwie to próba odtworzenia filmu z YouTube zawiesiła system całkowicie. Steam działał w trybie kliknij, poczekaj pół minuty, kliknij, poczekaj, nie klikaj, cholera, no i zawisło. Doświadczenie super, jak się jest leniwcem trójpalczastym. Z grami było jeszcze gorzej. Na przykład Chicken Invaders, x86 oczywiście, uruchomiłby się, gdyby grafika obsługiwała tryb 640x480, a nie obsługuje. Zamulał tak naprawdę nawet IC Tower, również x86. Co ciekawe, na jednym ze streamów mogliśmy zauważyć, że na tej Lumii na Windowsie 10 ARM IC Tower działał znacznie lepiej. Na Lumii 640 XL działało Vice City dzięki modyfikacji przystosowującej grę do procesorów ARM. Tu próbowałem tego samego, jednak gra zakończyła się komunikatem o braku biblioteki Visual C++. Pobrałem więc paczkę Visual C++ dla ARM ze strony Microsoftu, ale to nie rozwiązało problemu. Wtedy przypomniało mi się, że na wspomnianej Lumii 640 XL instalowałem 32-bitowe paczki Visual C++ 2012 dla ARM. Są one teraz dość trudne do znalezienia. Kiedy je wreszcie znalazłem, to nie udało mi się ich zainstalować. Również bez powodzenia próbowaliśmy z Miłoszem rozpakować instalator, aby wydobyć potrzebne biblioteki. Tym samym nie uruchomiłem Vice City. Twórcy projektu Lumia WoA zadbali o kilka programów ułatwiających pracę z Windowsem na małym ekranie telefonu. Aplikacja Mobile Shell włącza autoukrywanie paska zadań, wyświetla belkę górną, kliknięcie na którą wyświetli powiadomienia lub kafelki szybkich ustawień, oraz belkę dolną z przyciskami wstecz, start i wyszukiwarką. Lumia Settings zawiera dodatkowe informacje i kilka nie aż tak ciekawych ustawień dotyczących motywu, dotyku, ekranu, USB i wibracji. Dialer z kolei jest ładniejszą reprezentacją systemowego telefonu i udostępnia dodatkowo przegląd kontaktów oraz historii połączeń. Żeby uruchomić połączenia komórkowe, trzeba wydobyć jakieś pliki ze starszych wersji Windowsa 11 ARM, na co zabrakło mi już czasu. Moje podsumowanie będzie krótkie. Fajnie, super ciekawostka, sprawdźmy, czy można zainstalować Linuxa. No i właśnie Linuxa chciałem zaproponować do zainstalowania na tym telefonie, bo jak widzieliście, Windows się nie sprawdził. Ja wiem, że mogłem użyć nowszego deployera i nowszej wersji systemu Windows, jednak chciałem działać zgodnie z projektem Lumia WoA, dlatego tego nie zrobiłem, a poza tym problem polega na tym, że pacjent nie przeżył. Niemniej bardzo podobało mi się grzebanie w Lumiach. Być może zakupię jeszcze jedną sztukę właśnie po to, żeby pobawić się Linuxem, na przykład na streamach, albo w kolejnym filmie na temat Lumii. Z drugiej jednak strony na rynku jest wiele nowszych, lepiej zbudowanych i wydajniejszych urządzeń, które lepiej obsługują Windowsa 10, 11 ARM. Spajowi naprawdę dziękóweczka za Lumię i przepraszam, że ją usmażyłem przypadkowym zwarciem i tak długo kisiłem, a wam dziękuję za uwagę. Mówił dla was Saper. Pozdrawiam. Cześć.